Idziemy. Gdzie? Nie wiem. Jak to nie wiem? Nie. Jedziemy na wino. Idziemy tutaj? Nie, tam. Tam. Jedziemy na miejsce, które... Nie wiem, jak się nazywa. Kogo jest Kiama? Distillerie... Ty też, no. Okay. On też nie wie. Ale jedziemy, bo są otwarte piwnice. To się nazywają piwnice? No, kantinę. Kantinę jest... Piwnica. Tak, ale nie taka piwnica, wiecie, gdzie się trzyma rowery. Perché in Polonia, in cantina, si tiene le cose, sai, barato, le consuki, tutto questo. In piwnice, in Italia, vina. Vina! Więc jedziemy... Tak, więc wybieramy się w miejsce, gdzie są otwarte piwnice i tam będziemy mogli spróbować wina, które jest tam wyprodukowane. Także zabieramy was ze sobą i będziemy pić razem wino. Tak. Tak? Witajcie! Dojechaliśmy do piwnic otwartych i chciałam wam powiedzieć, jak to wygląda generalnie, bo ja jestem tutaj pierwszy raz. W ogóle pierwszy raz na takim evencie bym powiedziała, że jestem. Generalnie to jest miejsce, w którym robi się wino, ale pomyłka. Nie jesteśmy w miejscu, w którym robi się wino, jesteśmy w miejscu, w którym robi się grappę, nie wino. Czyli generalnie pomyliliśmy się. Ale o co chodzi? Generalnie grappa to są jakby resztki, skórki z winogron, do których dodaje się alkohol i tak powstaje grappa, czyli po prostu to jest takie resztki z wina, można powiedzieć. Jakby za mną, jak widzicie, znajdują się pola winne. I taka ciekawostka, bo jak byliśmy teraz po drodze, się zapytałam, dlaczego tak jest i jak to wygląda. Niedaleko każdego krzaczka z winogronami rośnie róża. Ja zapytałam się w ogóle, o co chodzi z tą różą koło winogron. I okazało się, że chodzi o to, że jak do winogron zbliża się choroba, to te robaki, które atakują winogrona, najpierw atakują róże. I wtedy właściciel winogron wie, że coś się dzieje, bo róże mają robaki i wtedy może jakby interweniować w sprawie tych winogron. Generalnie tak to mniej więcej wygląda. Dobra, zabieram was ze sobą, zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje, a jak nie, to po prostu zmienimy piwnicę, bo cała ta okolica dzisiaj ma otwarte piwnice, w związku z tym możemy dowolnie wybierać miejsce. Także zaraz się widzimy, pa! Dobra, już mam swój pierwszy raz za sobą, więc generalnie wygląda tak, że przyjeżdża się na miejsce, kupuje się kieliszek za 5 euro i ma się możliwość degustacji wszystkich tych grap, które tutaj są, oraz wina, które tutaj serwują. Chciałam wam powiedzieć, kiedy się pije grapa tak naprawdę, bo grapa to jest alkohol dosyć mocny, w związku z tym nie pije się go tak do posiłku, natomiast pije się go zwykle po posiłku. Zaraz obok limoncello, na tym samym miejscu, jeśli chodzi o popularność alkoholi pijanych po posiłku, jest właśnie grappa. Także alkohol bardzo mocny, ale pomaga w trawieniu, w związku z tym dlatego jest taka popularna i dlatego tak dużo się jej pije zaraz po posiłkach. Także to tyle na tą chwilę, zaraz się widzimy znowu. Kochani, jesteśmy już po wszystkim. Amo? Jesteśmy już po wszystkim, chciałam wam popiliśmy, znaczy ja popiłam, bo on prowadzi. Popiłam i zrobiliśmy zakupy, pokażę wam, co kupiliśmy i może jakiś filmik zrobimy, jak będziemy to spożywać. Zobaczymy, ale chciałam wam pokazać, co kupiliśmy, poczekajcie. Dobra, to jest nasza siatka z zakupami. Kupiliśmy butelkę grappy, którą podarujemy tacie. Za to, że znosi tak dzielnie wybryki naszego psa w swoim ogródku i jeszcze go nie oddał do schroniska. Kupiliśmy... Co za co, no? Amaretti. Dolci Misti. To znaczy, że są to słodycze zmieszane, ale nie wiadomo, czy to jest... Dobra, zaraz Enrico będzie próbował. Dla mnie... Ser
gdzie to jest napisane? Tu jest. Ser z tartufo, to jest trufle. O, w oliwie truflowej. To chyba jest nawet trufla tutaj w środku. Okej. I Enrico sobie kupił, bo jest mięsożercą. I kupił sobie ragù di carne piemontese, czyli po prostu sos taki. Sos w sosie pomidorowym. Boże, mięso w sosie pomidorowym, nie sos. Mięso w sosie takim pomidorowym piemontese, czyli generalnie z tego regionu. On będzie próbował. Ja na pewno nie będę próbowała. O, właśnie. W składzie są pomidory i mięso. I wino. I wino czerwone. I później jest cebula, oliwa, marchewki, cukier, sól i aromat. Także generalnie zrobiliśmy zakupy i teraz Enrico będzie próbował. Ja to spróbuję teraz otworzyć i zaraz do Was wrócę. Quale vuoi? Nocciola. Nocciola? Posso aprire se vuoi? Grazie. Non ma, non ma. A, one są tak pakowane pojedynczo. Niestety, a trochę jest to, vediamo. Cosa c'è dentro? Dobra, zaraz wracam. Come? Vuoi un pezzo? No. No i zjadł wszystko. Ale ja nie chciałam kawałka, bo nie jestem głodna. Nie jestem głodna i nie mam ochoty na słodycze, bo wypiłam kilka kieliszków grochu i w sumie jest mi dobrze. Jest mi dobrze. Dobra. No i tak, generalnie to są nasze zakupy. I teraz jedziemy jeszcze zobaczyć się z naszym psem, bo ja go jeszcze dzisiaj nie widziałam. A Enrico już go dzisiaj widział, bo był go zobaczyć rano, kiedy ja byłam w pracy. Także jedziemy zobaczyć psa. Rosso? Nie ma wiadomo, Rosso. Rosso. Także zaraz zobaczycie z nami generalnie, jak się nasz piesek bardzo cieszy. Zresztą już widzieliście, jak się cieszy, więc generalnie... No nic. My próbujemy się wydostać z tej wioseczki, w której byliśmy. Ja jestem strasznie upocona po prostu, ale to jest tak, jak się pije po prostu mocny alkohol. Tak po prostu. No nic, zaraz się widzimy i... do usłyszenia. Nostro la pallina, piłeczka. Vicino. Dove sei? Ciao Ordino. Ciao, seduto Ordino, seduto. Sì. Powiedz cześć. Pa. Żegnamy się, do zobaczenia. Pa.